Ruszyła 12. edycja ogólnopolskiego konkursu Świeć się z energią. Plebiscyt Miast Świetlna Stolica Polski podzielony jest na dwa etapy regionalny i ogólnopolski. Etap wojewódzki trwa do 7 stycznia 2021 roku. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym 200 tysięcy złotych dla najlepszych miast z przeznaczeniem na cele charytatywne. Nagrodą dla każdego miasta za zwycięstwo na szczeblu wojewódzkim jest sprzęt AGD w wartości 10 tysięcy złotych na cele charytatywne, a na szczeblu centralnym 20 tysięcy złotych. Nagrody w postaci energooszczędnego sprzętu AGD są przeznaczone na różne cele charytatywne, m.in. na cele społeczne i wsparcie domów dziecka. O ich przekazaniu decydują wodarze miast. Fundatorem nagród jest spółka Energa Oświetlenie. Oprócz plebiscytu Miasta trwa również indywidualny konkurs fotograficzny Świecie dla miłośników fotografii, którym do wygrania jest 79 nagród o wartości 30 tysięcy złotych. W zabawie może wziąć udział każdy poprzez oddanie głosu na najpiękniej rozświetloną miejscowość w plebiscycie miast.